Wkraczamy właśnie na teren cmentarza Orląt Lwowskich. Leżą tutaj polscy żołnierze, którzy polegli w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję, a także w wojnie polsko-bolszewickiej. I możemy przeczytać, tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. Pułki i oddziały lwowskie. Porucznik Skałkowski, Nałęcz Iwo, lat 22. I poniżej kolejne nazwiska. Polegli listopad 1918. Szeregowy Jabłoński Tadeusz, lat 14. Uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Polegli listopad 1918. Lat 26-47. 27-18. 17-latek. Amerykanom poległym w walce o Polskę w latach 1919-1920. Arthur H. Kelly, kapitan Wojska Polskiego. Urodzony w 1890. Oficerowie lotnicy z eskadry imienia Tadeusza Kościuszki. Zobaczcie, jak tu jest wszystko pięknie zdobione. Tutaj mamy już daty zgonów: 1934, 33,
19, 33, 32. Znajdujemy się teraz w kaplicy Orląt. Została ona poświęcona w 1924 roku. Mamy tutaj przedstawioną historię cmentarza Orląt od powstania w 1934. Doszło też do dewastacji tego miejsca w latach 1946 a 89 i następnie to miejsce zostało odbudowane. Mamy tutaj szarfy, które mają wypisane imiona odwiedzających polskich dygnitarzy: Lech Kaczyński, Andrzej Duda, szef sztabu generalnego Aleksander, tutaj też Kwaśniewski, Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamy też szarfę od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Można wpisać się do księgi, ofiarować datek na rzecz opieki nad grobami. I jeszcze raz spójrzmy na widok z samej góry. I widzimy tutaj dwa lwy na warcie przy huku triumfalnym. Jeden trzyma w ręce godło polski z napisem Tobie Polsko, a drugi trzyma tarczę z herbem Lwowa z napisem Zawsze wierny. Piękna symbolika. Miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, będąc we Lwowie.